To tak. Jakiś czas temu, podróżując po Nowigradzie, usłyszałem o magu Aremasie, który został stracony i po którym podobno zostało trochę fantów. Tak więc, no cóż, możemy się udać w tej chwili do jego rezydencji, ale ja chciałbym jeszcze wejść do kupca, u którego też się dowiedziałem o nim. I zobaczyć, czy nie dowiemy się czegoś pożytecznego od niego jeszcze. Witaj ponownie. To jak, interesują cię pamiątki po magu Aremasie? Ciągle są na sprzedaż. No właśnie. Pokaż mi swoje towary. Mamy tutaj... ciekawe przypadki cnotliwej Wegi. Weźmy. Oznaczony jako przedmiot questowy. Figurka jaszczurki. Jadeinowa statuetka. Oraz stare wino z Ton Saint. Nie wiem, po co to będzie potrzebne, ale weźmiemy. No i właściwie tyle. Bywaj. Bywaj. Statuetka człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Może lepiej zaniosę ją do Triss. No i do Triss jeszcze musimy zanieść kryształ, ten od Filipy. W sumie nie głupi pomysł. Tylko gdzie znajdziemy teraz Triss, bo z nią teraz też mam zadanie. I chwila. O, dobra, już wiem gdzie jest Triss przynajmniej. Niedaleko. Jakżeś odkrył, że to miejski koroner? I zobaczymy, czy będziemy mogli z nią normalnie pogadać, czy tylko będziemy mogli zacząć zadanie. Znaczy, w sumie kontynuować zadanie. Dobra, jest u siebie w domu. Tak więc myślę, że będę mógł po prostu z nią pogadać. Zapiszmy tylko. Cały dzień się drzwi nie zamykają. Drugi raz tu jestem. Ale czepliwi ci ludzie. Bardzo. Ach. Dobra, Triss. Geralt. Widzę, że jesteś w świetnym humorze. No i? Nic, po prostu do twarzy ci z tym ożywieniem. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Jeszcze nie? Wróć, gdy już załatwisz wszystko. Ale ja chcę... Masz już wszystko? Możemy... Cholera. Dobra, czyli wróć, widzę, że muszę... Muszę zrobić z nią to zadanie. Dobra, to zmiana planów. Magiem zajmiemy się później. A teraz zajmiemy się... tym przyjęciem. Tak, więc już dobra, zadania. I to było... kwestia życia i śmierci. Oho. Dobra, no to lecimy. Maska lisicy dla Triss Merigold. Ludzie znowu się drą. Nie wiadomo po co. Wielkie dzięki, Wiedźminie. Ejże, w tym chlebie są mysie bobki. Jakie znowu bobki? Kto chodzi stać na Wiedźmina? Dobra, jesteśmy na miejscu. A, trochę nie... nie ten do czatu wszedłem. Ej, Hal? Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Pokaż mi swoje towary. Chętnie obejrzę twój towar.
Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. Okej. Maskę wilka. I lisie maska, po co te dwie? Dobra. Bywaj. Bywaj. No i... Tyle. Możemy stąd wyjść. Nie mam stroju balowego. Idę w wiedźmińskim rysztunku. Nie ma mowy. Nie ma mowy, bym znowu zakładał jakiś dziwny strój. Jeśli Triss będzie bardziej pod tym względem wyrozumiała, no to wtedy... cóż... Poniekąd będzie miała plusy u mnie, jeśli chodzi o wybór. Ona czy Jen. Chyba ja dalej nie mam pojęcia, którą wziąć. No bo, kurczę, w sumie... Jen była przez całą książkę, ale Jen to jest wredna jędza. Taka prawda, smutna. Zaś Triss polubiłem przez dwie poprzednie gry. Jak do siebie wchodzi, błota mi naniesie. Może ona się w końcu do niego wyprowadzi. Nie mam domu, nie wyprowadzi się do mnie. Przykro mi. Dobra, zróbmy save'a wcześniej. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Dowiedziałaś się czegoś więcej o Albercie? Dowiedziałaś się czegoś więcej o tym Albercie? Wśród czarodziejów prawie nikt o nim nie słyszał. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem, oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. Okej. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda tylko, że nie ubrałeś się elegancko, jak prosiłam. Naprawdę oczekiwałaś, że pojawię się tu w koronkowym kołnierzu i z falbanami przy spodnie? Wyglądałbyś świetnie nawet z Tjurniurą. Wolę nie pytać, co to takiego. A na razie musi ci wystarczyć wiedźmin Sotę. To co? Idziemy? Jest zrozumiała! Nie zabiła nas! Dobra. Triss, kocham cię! Dobra. Podoba mi się. Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. To chyba jakaś pomyłka? Niech będzie. No w sumie nie wiem. Ha. Lekki dylemat mam, czy się kłócić o te klingi. W sumie zawsze mam znaki. Pod ręką i pięści. Niech będzie. Niech będzie. Życzę udanego wieczoru. Jak tu pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. Jak on mógł z tą chudą lafiryndą? Dobra, chodźmy do Ingrid. Przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Ale to był baronet. Gdzie ja drugiego takiego znajdę? Okej, problemy. Hej, Janko, nie udawaj, że mnie nie poznajesz. Ładnie to tak, starych przyjaciół nie poznawać, hm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Wianka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward tam jakiś tam z rynsztoka wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzymiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co?
Wyłowujemy burdę? Czy nie? Dobra, bądźmy wyrozumiali dla pijanych. Chodźmy, Triss, nie róbmy zamieszania. Ej, Vivianka! Bardziej się lubiłem, kiedy zaszypiałaś powozy przed Passiflorą! Wracaj tu, wstrętny typ. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Mhm. Zostaw mnie, pan! Ciekaw jestem, ile wypił. Ależ mnie to wcale nie przeszkadza. Wiedz, że tu trudno robotę. Wieczny ogień płonie i te sprawy. Dobra, takie zadanie mamy. Ale się zaprawił. Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Nie reaguj. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. Kto to był? Kto to był? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Okej. Okay. Dobra, to jeszcze jakieś zadanie widzę za murami. Rozejrzyjmy się tu. No dobra. Zróbmy save'a. Jak? Kto wygrywa? Twoja sława się wyprzedza. A, to przyjdę później. Prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie. Mówisz? O, proszę, następny chętny! Prosimy! Sir Devanon właśnie zwolnił miejsce przy stole i już raczej nie wróci. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak? Gramy? Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kryti. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. O, chcę zagrać? Dobra jedna partia. Gramy. Może nie dostanę w tyłek. Tak, czy mogę jakieś karty się pozbyć specjalnie? Na przykład... Tej. Tej mogę jeszcze. Powiecie im... Chwila, gdzie mam... A, jest. Jedna Talis. Specjalna karta. Czegoś jeszcze mogę się pozbyć? Jedną z tych? Nie. To już muszę mieć trzy. Dobra, to rozpocznijmy grę. A, czego nie potrzebuję? Dobra. No to myślę, że zaczniemy od balisty. Teraz go wzmocnimy sobie. Jak miło, że dajesz wszystko w jednostki. Bardzo mi miło. Dobra, bierzemy dalej Sabrinę. Auć. Hmm.
Dobra, dajmy czarodzieja. Teraz zjedźmy go tym. Pas. No to ja w takim razie w tym momencie wycofam sobie Detmolda. A nie, do dupy. Właśnie zjebałem. O, chwila. I mogę spasować. A, dobra, magika dajemy. Jestem udupiony. O. Ta! Dobra. Miło się grało. Przynajmniej pozbył się dwóch silnych kart. A jeszcze mam jeden punkt. Nie wiem, po co w ogóle to dałem. Miło się grało. Ja mogę coś zrobić? Ile pieniędzy straciłem? To teraz trzeba się odkuć! Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladim... Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostro. Nie. Nie mam ochoty. Nie lubię tracić pieniędzy niepotrzebnie. Nowigrad, stolica świata, a tu takich obwiesiów. O, dobra, chodźmy po prostu do Ygritte. Przepraszam was na chwilę. Pani... Tak, to ja. Ta od Pstrągów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. Dlaczego nie masz maski? Mieliśmy okazję już się spotkać. Rzeczywiście. Teraz będę spokojna, że Albert jest w dobrych rękach. Łowcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć. Czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem? Jest bardzo beztroski. Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożarł go krabopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia. No wiesz, w alchemii może wiele rzeczy wybuchnąć nagle, niespodziewanie i rozwalić pół rezydencji. Więc w sumie krabowe pająki nie były takie złe. Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości na przyjęciach, zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść?
Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Albert jest gotowy do drogi? Pani syn jest gotowy do drogi? Będziemy musieli działać szybko. Tak, dopilnowałam wszystkiego. Gdzie go zabierzecie? Lepiej, żeby nie znała pani szczegółów. Będzie bezpieczny, obiecuję. Ale... Proszę zdać się na mnie. Nie pierwszy raz to robię. Wiem i dziękuję. Jak go rozpoznamy? Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt! Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści. Ale Geralt jest złośliwy. Maska pantery. Okej, okay, no to poszukajmy go. Matko, co za potworzysko. Wiedz, że tu trudno robotę. Tylko chwilę, jak wygląda maska pantery? Czarna będzie, tak? Tak stawiam. Tu go nie ma. Nic! Oczywiście zdążyłem uskoczyć w porę i tylko osmaliło mi brwi. Alchemia to niebezpieczny sport. Zdecydowanie on. Trzeba mieć zwin. Ale zapiszmy. Refleks. Tak? Ładna maska. Ty jesteś Albert? Albert Wegelbud? Nie. Jestem czarną panterą. Ach, panie hrabio. Przysyła nas twoja matka, pantero. Och, czyli pani jest... Tak średnio to dyskretnie robimy, ale spoko. Tak. Kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Nie piję w pracy? Mam nadzieję, że Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. Okej. Okay. To chodźmy. Pogonię go, jak pragnę zdrowia. Znowu dziś piratował. Prawda jest. Już. Gdzie jest Triss? Triss! Chodź! Zgubiła się czarodziejka nasza. Ja będę sejwował tu gęsto i często. Może usiądziemy tutaj? Skąd ty tu? Co za ulga zdjąć maskę. Choćby tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Tak strasznie dawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał? Tak? O tego czarodzieja, którego to spotkaliśmy. A, Amorice, co chcesz wiedzieć? Psujesz romantyczną scenę, Geralt. Jestem zawiedziony w tym momencie. Bardzo. Zawiodłem się na tobie. Skąd się znacie? Geralt, wszyscy czarodzieje się znają. Niektórzy mają ponad 100 lat, a to sporo czasu na nawiązywanie znajomości. W takim razie kiedy go poznałaś?
Na innym przyjęciu. Dawno temu. Podszedł do mnie i od razu zaproponował, że przeteleportuje nas w jakieś zaciszne miejsce. A ty odmówiłaś? Wygląda mi na takiego? Nie jestem pewny, którą opcję wybrać w tym momencie. Odmówiłaś? A ty odmówiłaś. Tak sądzisz? Uganiał się za mną potem jeszcze przez jakiś czas. Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. Po prostu masz charyzmę. Naprawdę tak myślisz? Pewnie. Ani się obejrzysz, jak będą o tobie mówić żelazna Marigold. I mogłabyś jeszcze nosić opaskę na jednym oku. A ja przez chwilę myślałam, że mówisz szczerze. Oczywiście, że mówię szczerze. Patrz, nawet się nie zrumieniłem. Kto się dzieje? To Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inchu, inchu, bak, brocha, pomalutku mała żabko. Ty za dużo wypiłaś. Chodźmy stąd. Mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem co? Całkiem gołe! Chodź, Geralt! Tris, czekaj! Geralt! Idziesz? Geralt, zanotuj sobie gdzieś. Nigdy więcej nie dawaj Tris alkoholu. Dla jej własnego dobra. Geralt! Idziesz? Idę, idę. Jesteś pijana, jesteś w sukni. Nie ma mowy, żeby Wiedźmin za tobą nie nadążył. Uważaj. Pani Marigold, nareszcie! Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. My pójdziemy przodem, a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas osiodłane konie. Dobrze, tam się spotkamy. Pytanie, co pójdzie nie tak? A, wydostań się z labiryntu. Spoko. Albert! Albert! No to jak będzie z tym prywatnym pokazem? W innych okolicznościach dałbym z siebie wszystko. Oj, przepraszam, ja...
Noho. Albert Fegelbut? Proszę się odsunąć, paniko. Łowcy czarownic. Żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jaśnie panicz narobi. Nie sądzę. Już po tobie. Razem na niego! Chodź. Kurde, czemu ja tego nie unikam? Nienawidzę walczyć z parą przeciwnikami na pięści. O, mogło żyć znaków. Eliksiru nie mogę. No to już trudno. Walka z... No. Nie trafił mnie! O, a teraz czemu ja go nie trafiłem wtedy? Nie no, walka na pięści w parę osób jest zakulawa. Ona kuleje. To jest dobrze zrobione, jak jest jedna jednego, a nie jak jest trzech na jednego. Fuck! Nigdy się nie nauczycie. Dobra. Okej. O, i teraz mogę ładnie z nim powalczyć. To znaczy mieć przyjemność tej walki. No, chodź tu. Okej. Zmyliłem drogę. No, ech. Sekunda. Tędy. I tędy. Chwilka. Medytnijmy godzinę. Nie mogę. A mogę zapisać? Mogę. Aleluja.